Film Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy i film Boży Palec Antoniego Krauzego. I w takim też porządku spróbuję rzecz opowiedzieć. Mam nadzieję, że Państwo mają świadomość tego, że Wesele jest bardzo ważnym tekstem kultury polskiej. Ważnym no z wielu powodów, nie mam tutaj czasu na rozsnuwanie tej kwestii, ale chciałabym powiedzieć, że Wesele jest takim tekstem, który inspiruje do takich fundamentalnych pytań o to, kim jesteśmy, jaki wizerunek tworzymy, na ile jesteśmy szczerzy w budowaniu takiego wizerunku siebie, albo jeśli go kreujemy, to w jakim celu? Większość twórców, którzy podejmowali się, czy podejmowali próby przełożenia Wesela na język teatru, czy język filmu, właśnie stawali przed takim, także przed takimi pytaniami. Dowodem tu są no, niezwykle liczne inscenizacje, przedstawienia teatralne największych naszych teatralnych reżyserów, myślę tu przede wszystkim o Kazimierzu Dejmku, ale myślę także o Jerzym Grzegorzewskim, którego osobiście bardzo ceniłam i cenię. No wreszcie Wajda. To zastanawiające, że Wajda kilkakrotnie podejmował próbę zmierzenia się z Weselem. Pierwszy raz w 1963 roku w Teatrze Starym, a potem w latach 70., to znaczy rozpoczął pracę w 71 roku, ukończył ją w kwietniu 72, a premiera odbyła się 8 stycznia 1973 roku w Teatrze Słowackiego w Krakowie, właśnie w miejscu, w którym odbyła się w 1901 roku premiera Wesela Wesela Wyspiańskiego w teatrze pod dyrekcją Kotarbińskiego. I później, w roku 1991, Wajda po raz trzeci sięga po Wesele. Później jeszcze robi Wesele w Niemczech, w Salzburgu. Te próby zmierzenia się z tekstem Wyspiańskiego mają swój głęboki sens. Nie będę o wszystkich opowiadać, interesuje mnie tu film i może jako takie zestawienie Wesela wystawionego znów w Teatrze Starym w Krakowie w 1991 roku. Dlaczego? Dlatego, że te dwa teksty szczególnie mówią o tym, iż Wajda próbuje się z Wyspiańskim po to, żeby opowiedzieć o współczesności. I w jednym, i w filmie, i w tym przedstawieniu z 1991 roku wyraźnie widać, że kontekst społeczno-polityczny w jakiejś mierze zadecydował o wyborze tekstu i o no, szczególnym jego filmowym, teatralnym rozpoznaniu. Czyli chcę powiedzieć, że Wajda próbuje się z tekstem Wyspiańskiego wielokrotnie, między innymi właśnie po to, żeby odpowiedzieć sobie na te fundamentalne pytania. Kim jesteśmy? Jacy jesteśmy? Jak kształtuje się nasza tożsamość narodowa? Jak ją
jak dalece jesteśmy uwięzieni w tradycji, w przeszłości, w romantyzmie i czy możemy się z tego uwolnić. O tym jeszcze powiem. Teraz chciałam zrobić taki zwrot ku tekstowi. Tekst Wyspiańskiego składa się z trzech aktów. Jest wzbogacony bardzo rozległymi didaskaliami, które pokazują przestrzeń, przedstawiają przestrzeń. W tych didaskaliach widać bardzo wyraźną tendencję do stworzenia klimatu autentyczności. Ten sam projekt ma Wajda. Jego wesele także biegnie właśnie tym torem. Chodzi mu o stworzenie aury, klimatu, obrazu autentycznego, to znaczy przede wszystkim owej przestrzeni, w której dzieje się, no trudno powiedzieć akcja, prawda, dzieje się wesele, ale też wykracza Wajda poza przestrzeń, poza tę zamkniętą przestrzeń dworu Bronowickiego, w świat, w pejzaż, pokazuje granice, pokazuje pejzaż, który nie jest pejzażem bronowickim, ale jest pejzażem polskim. Zapewne widzieliście Państwo już wesele, wiecie, że ten pejzaż jest, zawiera takie symboliczne elementy polskiego pejzażu, to znaczy na przykład wierzby. Więc Wajda dba nie tylko o stworzenie, tak jak Wyspiański, autentycznej przestrzeni dworu Bronowickiego, ale też wychodzi poza, tworząc jakby syntezę krajobrazu polskiego, który oczywiście wzbogaci później muzyką i Ogińskiego, muzyką Chopina. Można by więc powiedzieć, że Wajda już w tej jakby w tym zainteresowaniu na razie taką zewnętrznością jest właśnie uwikłany w taką tradycję pokazywania Polski, dworu szlacheckiego, a ozdobnikiem czy też takim ważnym elementem właśnie są wierzby i muzyka. Druga rzecz. Powiedziałam, że tekst składa się z trzech aktów. One są różnorodne. Pierwszy jest niebywale dynamiczny, składa się z dialogów, które właściwie mają charakter konwersacji, właśnie takiego tylko zetknięcia się o dźwięk, nie o porozumienie. I właściwie na tym te krótkie dialogi, ta nieustająca zmiana, nieustanna zmiana osób prowadzących te dialogi, jakby prezentuje świat w jakimś ruchu, w jakiejś dużej dynamice. Drugi i ten akt właśnie zamyka się tym nawoływaniem do dworu Bronowickiego duchów, dziwów, ale także i zmarłych. Przez pana młodego, pannę młodą, ale także i poetę. Drugi akt jest aktem kontrastowym. Zresztą Wyspiański, tak jak i Wajda, korzysta nieustająco z kontrastu w bardzo różnych planach. Ten drugi akt jest ciemny, jest wypełniony wizjami.
które próbują odsłonić wnętrze postaci, próbują pokazać ich dramat. I trzeci akt, akt wydaje mi się niezwykły w konstrukcji, ponieważ właściwie nie ma tam akcji w takim tradycyjnym rozumieniu, nie ma zdarzeń powiązanych z związkami przyczynowymi, bo cały akt właściwie oparty jest na oczekiwaniu na Wernichore, który ma przybyć z Archaniołem. I Wyspiański właśnie to oczekiwanie buduje przez inne środki niż same zdarzenia. Także to oczekiwanie właśnie tworzy napięcie dramatyczne tego ostatniego aktu. Można by powiedzieć, że korzysta tu Wyspiański może z tradycji Maeterlinck'a, właśnie, który był mistrzem właśnie w budowaniu takiej atmosfery zagęszczającej się, atmosfery oczekiwania, aż nadejdzie dramat czy katastrofa. Wajda zrezygnował z takiego podziału. Nie ma u niego tej trójaktowości. Jest to przełamanie właśnie zapisane w tym pierwszym akcie, kiedy pan młody, panna młoda i poeta wzywają na wesele zjawy, dziwy, duchy zmarłych. I to jest właściwie jedyne przełamanie. Teraz jakiego rodzaju jest to przełamanie? Otóż Andrzej Kijowski, autor scenariusza, mówił, że czytał wielokrotnie tekst Wesela i praca nad scenariuszem polegała na odcedzaniu, jak to się wyraził. Odcedzaniu, czyli nieustającemu skreślaniu kolejnych fraz, kolejnych dialogów, tak, że doszło do, można by powiedzieć, niesamowitego skrótu. Antoni Słonimski przeraził się tym skrótem, pisał oburzony właśnie o tym zabiegu Andrzeja Kijowskiego. Ale trzeba by się zastanowić, jaki to dało efekt. Wydaje się, że niesamowity, ponieważ ta totalna skrótowość, którą zaproponował Andrzej Kijowski, szalenie służy obrazowi Wajdy. Ta pierwsza część, jeśli Państwo pamiętacie albo dopiero zobaczycie, jest właściwie rodzajem takiego obrazu, w którym właśnie słowo nie ma większego znaczenia, ponieważ jakby główną dominantą dramatyczną tej pierwszej części jest taniec, generalnie ruch, muzyka i oczywiście obraz. Ten niezwykły rytm, który buduje się właśnie dzięki ruchowi, dzięki tańcowi, dzięki elementom tańca, dzięki muzyce, jakby buduje strukturę dramatyczną tego obrazu. A ten obraz jest jakby takim wybuchem witalności, energii. Można by powiedzieć, że Wajda robi to w taki sposób, że widz jakby dotyka cielesności tego świata. Dotyka cielesności tego świata, bo na obrazie jest tak szalony ścisk, tłok, że wydaje się, że jakby nie pomieści się ten świat w tym kadrze i że za chwilę wybuchnie z tego kadru.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ma się wrażenie takiej jakby doświadczenia dotykalności ciała. Bo tam w tym obrazie właśnie dominuje ekspresja ciała. Te ciała są też spocone. Ta atmosfera jakby wylewa się z tego ekranu. Rafał Marszałek w swoim takim wstępie do właśnie Wesela przypomniał, że Andrzej Wajda, chcąc stworzyć to wrażenie ścisku, wrażenie jakby braku przestrzeni i właśnie jednocześnie wybuchu tej witalności w tej przestrzeni, jedno ze ścian przestrzeni, w której rzecz była filmowana, jakby przesuwał, ciągle przesuwał po to, żeby ostatecznie stworzyć właśnie takie wrażenie potwornego ścisku. I to wrażenie potwornego ścisku, to ten taniec i ta brzęcząca muzyka, zresztą wedle jakby takiego wedle zapisu Wyspiańskiego, bo powtarza się tam taki cytat, a ta muzyka tak brzęczy, jak z ula dzwonienie pszczół. To wszystko sprawia, że mamy wrażenie, jak wybuchu witalności i energii, i zastanawiamy się, co z tą energią i z tą witalnością się w tym świecie stanie, czemu ona posłuży. Więc to jest jedna konsekwencja tego skrótu tekstu, ale jest jeszcze inna, dramatyczna, równie ważna. Powiedziałam, że w tym pierwszym akcie toczą się dialogi, one mają charakter konwersacyjny. One właściwie, to nie są dialogi, które prowadziłyby do jakiegoś porozumienia, które by dawały taką szansę spotkania twarzą w twarz, jak mówi Lewinas, prawda, głębokiego porozumienia. To jest taka konwersacja, takie ledwie ocieranie się o słowo. I teraz ten skrót, który zastosował Andrzej Kijowski, udramatycznił jeszcze właśnie to wrażenie, że w tym świecie panuje jakaś głęboka obcość, że w tym świecie jakby nie ma w ogóle możliwości, że w tym świecie z trudem można się porozumieć, że w tym świecie właśnie każdy istnieje osobno, obwarowany jest samotnością. I to wrażenie bardzo jest potrzebne Wajdzie, ponieważ, jak powiedziałam wcześniej, ten kontekst, w którym powstało Wesele 71-72, że Wesele odwołuje się do kontekstu historycznego. No, państwo jesteście szalenie młodzi, więc przypomnę, że w późnych latach 70., to znaczy w 68 roku, nastąpiła inwazja państwa Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W 68 roku także, to jest słynny rok polski, prawda, wybuch antysemityzmu. Rok 70 to są strajki w Gdańsku, brutalnie stłumione. Czyli to jest ten kontekst polityczny, jakby wpisuje się w jakiejś mierze w obraz Wesela Wajdy i właśnie ta obcość odczuwana, bo ona oczywiście jest w tekście Wyspiańskiego, prawda? Zaczyna się przecież Wesele Wyspiańskiego, zapewne państwo pamiętacie od tego dialogu dziennikarza z Czepcem, który tam pyta, cóż tam panie w polityce, ale dziennikarz nie chce z nim rozmawiać.
rozstają się, rozmowa się nie toczy, nie następuje żadne porozumienie. I takich sytuacji w weselu jest bardzo wiele, bo też Wyspiański właśnie o tym opowiada, że między inteligencją a ludem nie ma żadnego porozumienia. Ale wydaje się, że Wajda dodatkowo jeszcze wzmacnia to poczucie obcości, braku porozumienia właśnie przez ten skrót, gdzie jakby rozmowa staje się już niemożliwa. Oczywiście posługuje się też innymi środkami. Ja bym Państwu tu chciała wskazać na jeden, tego jest wiele, no nie mam na to czasu, ale na przykład o tej obcości, osobności, braku bliskości, więzi. Mówi na przykład taka bardzo znamienna scena, mianowicie na tle tej sino-niebieskiej ściany dworu Bronowickiego stoi Rachela, obok niej chłopki i te chłopki nikną, ponieważ znajdują od razu partnerów do tańca. Ona na tle tej ściany pozostaje sama. To jest jeden z takich bardzo wielu obrazów, które właśnie mówią o obcości, o tym, że inność jest tu czymś nieaprobowanym, prawda? Ona ma poczucie swojej inności, nie tylko dlatego, że jest poetyczna, prawda? Ale przede wszystkim dlatego, że jest Żydówką i żadne więzi, nawet tak zewnętrzne, prawda, jak poproszenie do tańca, jak tańczenie z kimś, nie wchodzą tu w grę. Takich sygnałów właśnie rozbicia wewnętrznego, obcości jest w weselu Wajdy wiele. Druga rzecz, którą Wajda zrobił dla wzmocnienia dramatyzmu swojej filmowej opowieści, to uwewnętrznienie właśnie można by powiedzieć uwewnętrznienie warstwy wizyjnej. To znaczy wszystkie te zjawy, które pojawiają się w weselu. Ja tu chciałam Państwu przypomnieć, że Wyspiański już na początku, kiedy robił tę listę postaci, znaczy wpisywał do wesela listę postaci, osobno zaznaczył osoby dramatu. Właśnie te osoby dramatu wpisane są w owe wizje, czyli chochoł, hetman, stańczyk, rycerz, widmo. I jak powiedziałam, drugi akt Wyspiańskiego właśnie jest taką próbą pokazania wszystkich tych osób dramatu, które związane są z konkretnymi postaciami i jakby odkrywają poprzez swoją obecność i rozmowę ich wnętrze. Wajda tę warstwę wizyjną uwewnętrznił i dzięki temu nabrała ona takiej głębokiej naturalności. Oczywiście nabrała głębokiej naturalności dlatego, że Wajda posłużył się szczególną filmową techniką, mianowicie wprowadził powiedzmy do języka filmowego taki strumień świadomości, który Zygmunt Kałużyński właśnie ocenił jako rewelacyjny, właśnie przez to, że ten strumień świadomości konstruowany był dzięki takim niespodziewanym wprowadzeniom rozmaitych obrazów, ucinanych, nakładających się na obrazy realistyczne.
migających. Także zarówno bohaterowie, jak i widzowie mają taką, mogą mieć takie wrażenie, że to jest jakiś rodzaj zwidzenia, że to jest jakiś błysk tylko świadomości. No i to nadało głęboki dramatyzm tej części, która właśnie z tej witalności stopniowo przemienia się, zmienia się tonacja kolorystyczna, zmienia się rytm na bardziej powolny. Muzyka jest wrzucona w dalsze tło. To później, prawda? Bo jeszcze te zjawy rodzą się właśnie w tym zgiełku. W tym zgiełku weselnym. I odkrywają dramat właśnie głównie inteligentów, dziennikarza, który zderza się ze Stańczykiem. Wajda konstruuje tutaj, znaczy Stańczyk występuje w roli alter ego dziennikarza. To jest taka próba pokazania właściwie, czy uświadomienia sobie, kim jestem. Jestem dziennikarzem, mam władzę nad swoimi czytelnikami i tę władzę i właśnie jakiej używam. Stańczyk ironicznie mówi o tym, że mąci tę narodową kać. Dziennikarz jest redaktorem, był redaktorem Czasu. Wyspiański odwoływał się do autentycznej postaci Rudolfa Starzewskiego. No, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że w Krakowie Stańczykami nazywali się konserwatyści. Napisali zresztą taką tekę Stańczyka, której kompromitowali i krytykowali wszelkie ruchy niepodległościowe. Stali na stanowisku współpracy z Austriakami. I właśnie dziennikarz był jakby ich reprezentantem, konserwatystą, ale jakby świadomym swojej dramatycznej roli. To w tekście Wyspiański, a za nim Wajda odkrywa. Podobnie inne postaci. Poecie ukazuje się rycerz. No, w tekście Wyspiańskiego to jest motywowane realistycznie, ponieważ Kazimierz Tettmajer pisał taką fantazję dramatyczną o Zawiszy Czarnym. I ta fantazja dramatyczna, którą pisał, w jakiejś mierze zadecydowała o tym starciu z rycerzem. Starciu, który mówi o marzeniu mocy, której poeta nie ma, za którą tęskni. I to jest znowu takie dramatyczne określenie swojej kondycji, swoich marzeń i konfrontacji z rzeczywistością, która, jak mówi poeta, skrzeczy. I kolejna zjawa Hetmana. Ta zjawa Hetmana okazuje się poecie. Hetmana Branickiego, no zdrajcy, przywódcy Targowicy, Konfederacji Targowickiej. To jest jakby już innego rodzaju zjawa, która posłużyła Wyspiańskiemu nie tylko do próby charakterystyki dramatu wewnętrznego postaci inteligenckich, ale też do próby pokazania obrazu Polski, o czym powiem za chwilę.
No u Wajdy to jest bardzo szczególnie, bo on tu gra tak intertekstualnie, można by powiedzieć, poeta w tych zwidach staje się rejtanem. Macie Państwo takiego upozowanego poetę w pozycji właśnie tej rejtanowskiej, zasłaniającej drzwi. I wreszcie kolejne widmo właśnie już nie, które pokazuje się nie inteligentom, ale widmo, które pokazuje się dziadowi, który był uczestnikiem rabacji galicyjskiej i którego właśnie ta zjawa Szeli, Jakuba Szeli, który był przywódcą rabacji galicyjskiej w 1846 roku, inspirowany zresztą przez Austriaków, kiedy doszło do, no, to zresztą widać też i w obrazie Wajdy, mordu wielu mieszkańców dworów szlacheckich. On tutaj, to widmo Szeli pojawia się jako wyrzut sumienia. Zatrzymajmy się na tym. I teraz te portrety, które dramatyzują cały ten świat, prawda? I jakby wprowadzają nową jakość do tego świata, przypominają tę erupcję witalności, cielesności, można powiedzieć erotyczności także, w ten świat wewnętrznego dramatu, w którym nikt nie tylko nie jest szczęśliwy, ale w którym, gdzie jakby niepodobno odnaleźć sensu własnej egzystencji, niepodobno odnaleźć prawdy. Wszystko, mówi dziennikarz, jest pozorem. Buduje się zarówno w obrazie Wyspiańskiego, jak i Wajdy, taki plan nadrzędny, który jakby konstruuje pewną wizję Polski. Poeta mówi, że Polska to jest ważna rzecz, ale na przykład Wajda jakby zderza to wypowiedzenie poety z wypowiedzeniem Branickiego, który mówi, że Polska to wszystko hołota, złota, złota, złota. To oczywiście Branicki jest tutaj postacią widmową, prawda? Branicki jest postacią negatywną, z negatywnego pola semantycznego. Niemniej jednak Wajda, konfrontując, prawda, zderzając ze sobą te wypowiedzi, jakby próbuje pokazać właśnie Polskę w takich skrajnościach, prawda? Jako ważną rzecz i jako podłą rzecz, można by tak rzecz syntetyzować. I teraz dalej, jak Wajda prowadzi ten swój dialog z Wyspiańskim. Powiedziałam na początku, że Wesele jest takim dramatem inspirującym do ważnych pytań. O to, kim jesteśmy. O to, w jaki sposób tradycja nas więzi. I właśnie Wyspiański napisał to swoje Wesele właśnie także po to, żeby skompromitować pewne mity. No, zwłaszcza romantyczne mity. Mity, przede wszystkim ten mit, wielki mit polskiego romantyzmu, który wyraził w słowach Zygmunt Krasiński w Psalmach Przyszłości, z szlachtą polską polski lud. Wesele pokazuje, że my od Sasa, wy od Lasa, prawda? Każdy sobie rzepkę skrobie. Pokazuje, że nie ma żadnej więzi, że jesteśmy osobno. Ta osobność jest rodzajem obcości, brakiem więzi.
Wajda na wiele sposobów próbuje skompromitować ten romantyczny mit z szlachtą polską, polski lud. Zwróćcie Państwo uwagę tam na taką ważną scenę, kiedy macie do czynienia z płótnem Włodzimierza Tytmajera, gospodarza. Na tym płótnie są bohaterowie tego romantycznego mitu, czyli kosynierzy. I właśnie na tle tego romantycznego mitu kocha się Kaśka z, już nie pamiętam, z którymś tam parobkiem. To jest rodzaj takiego przełamania. Tu właśnie taka wzniosłość i taki mit, wielki mit romantyczny, bo kosynierzy należeli do tego mitu romantycznego, prawda? Bo w powstaniu kościuszkowskim Kościuszko razem z tymi kosynierami jakby realizowali właśnie ten mit z szlachtą polską, polski lud. Później już się nigdy to na taką skalę nie zdarzyło. I Wajda i Wyspiański ten mit kompromituje poprzez właśnie zderzenie tych dwóch warstw, które pokazując ich obcość, a Wajda jakby dokłada jeszcze do tego obrazu rozmaite właśnie sceny, które ten mit kompromitują. Zresztą ta scena właśnie ta scena erotyczna powiązana z tym tłem patriotycznym, wzniośle patriotycznym, była przedmiotem rozmowy z cenzurą, prawda? Chciano, żeby Wajda tę scenę usunął, ale się na to nie zgodził i ona pozostała. Wreszcie jest w weselu Wajdy i Wyspiańskiego i Wajdy ten słynny taniec chocholi. Ten taniec, który poprzedza oczekiwanie u Wyspiańskiego na Wernychorę, który ma przyjechać z Archaniołem i ma się stać cud, prawda, dzięki temu zadęciu wróg. I wiecie Państwo, że to się nie staje. Ale można by, nie staje się nigdzie, prawda, ani u Wyspiańskiego, ani u Wajdy. Ale można by zapytać właściwie, na co oni czekali. Właśnie na tego, u Wajdy się nie mówi o Wernychorze, ponieważ zauważycie Państwo na pewno, że ten Wernychora Wyspiańskiego przemienił się u Wajdy właściwie w Piłsudskiego. Piłsudski tutaj jest takim znakiem przyjścia, oczekiwania na wolność, więc nie pada słowo, że jest to Wernychora, ani też nie ma tej złotej podkowy, ale jest róg, który ma moc. I można by zapytać właściwie, jak to się stało, prawda, że w tym świecie i ludu, i inteligencji, prawda, w tym świecie polskim, w tym dworze bronowickim, wszyscy uwierzyli w to, że przyjedzie ten Wernychora, czy ten Piłsudski, tak, i że ten róg i to zadęcie w róg przyniesie wolność, przyniesie ten cud. No właśnie, to jest taki kolejna kompromitacja romantycznych mitów, właśnie tej wiary w cud, prawda, w zmartwychwstanie. Ale Wyspiański pokazuje, że właściwie ci wszyscy w tym dworze bronowickim, tak jak i wszyscy Polacy, powiedzmy, są uwięzieni w tradycji, że to tradycja, że to pamięć przeszłości, tej świetnej przeszłości, jakby więzi nas i to więzienie tradycji sprawia, że wierzymy właśnie w cuda, że właśnie coś się stanie, co całkowicie przemieni świat.
I to była kolejna bardzo ostra kompromitacja romantycznego mitu, właśnie tej wiary w cud. I teraz, czyli pokazywał Wyspiański, że jesteśmy uwięzieni w tradycji i nie możemy się z tej tradycji wyzwolić. A Wajda ponawia to swoje rozpoznanie, właśnie, że nie wyzwalamy się z tej tradycji, że ta tradycja nas więzi, ale jeszcze Wajda dodaje, przez to, że bardzo wyraźnie pokazuje realia, w tych realiach mieszczą się właśnie te obrazy pędzących na koniu Austriaków czy Kozaków, granicy, tego zaglądania na przykład Austriaków przez okno do dworu, czyli rodzaju takiej straży. To są takie sygnały dla tych, którzy znajdują się we dworze i którzy przez właśnie okna, przez szyby widzą tych obcych, o tym, że jesteśmy uwięzieni. Uwięzieni w sposób realny, prawda? Żyjemy w kraju niewoli. A oprócz tego, Wyspiański mówi, jesteśmy uwięzieni w tradycji. I teraz, dlaczego Wajdzie ta realność przestrzenna, ci żołnierze austriaccy zaglądający do dworu Bronowickiego byli potrzebni? No właśnie ze względu na kontekst polityczny. Ta ingerencja państw Układu Warszawskiego jakby mówiła, przypominała o braku wolności. To też takim bardzo mocnym akcentem są słowa poety wypowiedziane sobie, innym, którzy są obok, ale chyba wypowiedziane także do widowni. Które te słowa brzmią, czy my mamy jakie prawo żyć? I to właśnie, i to są słowa, które jakby wpisują się w ten kontekst historyczny roku 1972. Czyli obydwaj, i Wyspiański, i Wajda próbują kompromitować polskie mity, ale też sami w te mity wchodzą. Tak jak powiedziałam, Wajda przez muzykę, przez pejzaż, przez sposób pokazania dworu i podobnie Wyspiański. Czyli mają świadomość potrzeby wyzwalania się i jednocześnie świadomość uwięzienia. No, nie mam już czasu, by powiedzieć, że Wajda dokonał jakiejś totalnej estetyzacji tego filmu, bo trzeba by wymieniać długo, w jaki sposób poszczególne obrazy Wesela były inspirowane przez ówczesne malarstwo Gierymskiego, Wyspiańskiego, Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Podkowińskiego i tak dalej. Czyli próba sięgnięcia do, próba opowiedzenia o współczesności przez tekst pochodzący z początku XX wieku, ale jednocześnie próba pokazania, że jest to dzieło sztuki, że sztuka, że to jest obraz, którego ramą, nawet można by powiedzieć w sensie dosłownym, jest polska sztuka, nie tylko literacka, ale i malarska. Ten drugi film, myślę, że może być dla Państwa ważny
właśnie ważny nie ze względu, już nie z takich względów pytań o tożsamość, ale jakby ze względu na waszą młodzieńczość. Ponieważ to jest film, który opowiada o bardzo młodym człowieku, który wkracza w życie i poszukuje sensu. Chce zbudować swoje życie wedle wyobrażeń, które jakoś sam sobie zbudował. Chce być aktorem. Uważa, że bycie aktorem nada sens, że dzięki aktorstwu będzie mógł się zrealizować. I to jest taka opowieść o tym, jak te marzenia właśnie nie mogą być zrealizowane. Taka opowieść, mogłabym powiedzieć, opowieść o bohaterze, który ma pewne rysy bohatera romantycznego, bo po pierwsze to jest bohater głęboko w świecie samotny. Właśnie nie buduje żadnych więzi z nikim, nie ma jakichś głębszych relacji z rówieśnikami. Jedyną właśnie jego pasją jest realizowanie swojego celu, czyli dostanie się na studia aktorskie. Jest w tym właśnie tak jak bohater romantyczny wierny do bólu, wierny sobie do bólu. Wszystko podporządkowuje swojemu celowi i nie chce się poddać. Wreszcie buntuje się, a ten bunt kończy się szaleństwem. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że mamy do czynienia właśnie z taką może anachroniczną konstrukcją bohatera romantycznego, młodego człowieka, który wkracza w życie, który się głęboko rozczarowuje, nie godzi się na świat i przeciwko temu światu się buntuje. Co kończy się właśnie pobytem w szpitalu psychiatrycznym. Ale ten bohater Krausego, właściwie Krause odsłania jakby pewną stronę doświadczenia osobowości tego bohatera, mianowicie pokazuje właściwie, dlaczego on tak z taką determinacją dąży do zrealizowania tego swojego celu, czyli zostania studentem Wydziału Aktorskiego. Te odpowiedzi nie są jednoznaczne. To znaczy Krause nie mówi nam, że on nie realizuje tego swojego celu, dlatego że jest mało zdolny, niezdolny. On sam, znaczy bohater, mówi o tym, że chce być aktorem, bo z aktorstwem łączy się prestiż, bo z aktorstwem łączy się sława. Być może także z prestiżem, z pozycją łączą się pieniądze. Ale jednocześnie pokazuje Krause, że on ma jakąś idealistyczną wizję tego aktorstwa, które nie jest rzemiosłem, nie jest techniką, ale on tam mówi o tym, że jest, że on chciałby uprawiać to aktorstwo, by mówić o prawdzie swojego przeżycia, by mówić, co czuje przez sztukę. To druga rzecz, która określa portret bohatera. Jest jeszcze trzecia, wydaje mi się, jakoś bardzo ważna, która w jakiejś mierze łamie ten portret romantyka, mianowicie
On w tym ostatnim swoim wystąpieniu, kiedy po raz trzeci startuje i do tej szkoły aktorskiej, i kiedy wybucha, krzyczy, mówi o tym, właśnie zadaje tej komisji pytanie, skąd wy wiecie, że jestem gorszy od was? No i to pytanie jakby odkrywa w jakiejś mierze oczywiście, bo film nie jest jednoznaczny, odkrywa, że jakąś wielką siłą tego młodego człowieka jest ambicja, ale przede wszystkim właśnie to doświadczenie gorszości. Jestem inny i mogę to zaakceptować, że jestem inny, ale ta inność znaczy tu gorszość. I tego nie mogę zaakceptować. I wydaje się, że to jest taka, że ten bohater właśnie idzie taką drogą jakby poszukiwania, potwierdzenia swojej inności, ale która nie byłaby gorszością. A to już nie ma nic wspólnego z bohaterem romantycznym, ani konstrukcją romantyczną, ponieważ bohater romantyczny zawsze ma poczucie swojej wyjątkowości, swojej wielkości. I ona się oczywiście jakoś tam zawsze łamie w historii najczęściej, ale nigdy nie czuje się gorszy. I nigdy nie czuje się także gorszy dlatego, że w ogóle go nie interesuje świat. Świat porzuca, światem gardzi. W związku z tym nie będzie potrzebował potwierdzenia, że jest inaczej. Ale teraz dalej. Krause prowadzi swojego bohatera w taką bardzo... znaczy próbuje mu pokazać, jakie są wyjścia z tej dramatycznej sytuacji. Co zrobić, kiedy nasze wyobrażenia, nasze cele, nasze pasje nie mogą być zrealizowane. Krause konfrontuje swojego bohatera z takimi doświadczeniami, które mogą mu pomóc w określeniu własnego miejsca w świecie. Jednym z nich jest właśnie postać, którą spotyka na dworcu kolejowym, która śpiewa niezwykłym głosem arię operową. I on właśnie, ten śpiewający, na pytanie, dlaczego nie szuka swojego miejsca w operze, mówi, że on jest z Dunem, jest szanowany, ma zawód, a śpiewa dla przyjemności. To jest jedna z takich konfrontacji, które reżyser tego filmu proponuje swojemu bohaterowi. Są i następne. Powiedziałam, że bohater Krausego ma dość naiwną wizję sztuki, która jakby utożsamia się z życiem, w której że sztuka służy do wyrażania autentycznych emocji, autentycznego życia. I właśnie bohater znowu poddany jest pewnej próbie. Próbie, która mówi, próbie w szpitalu psychiatrycznym, kiedy razem właśnie ze swoim kolegą grają fragment Sofoklesa Król Edyp i ten jego kolega wydłubuje sobie w tej roli tragicznej oczy. I wtedy bohater mówi, to już nie jest sztuka. To była właśnie taka ostra konfrontacja życia i sztuki. Zresztą muszę powiedzieć na marginesie, że niestety pretensjonalna bardzo. Niemniej jednak ona spełnia swoją funkcję, bo bohater jakby dojrzewa
uświadamiając sobie, że sztuka jest dużo bardziej skomplikowana, niż sobie wyobrażał, prawda? Że sztuka to nie jest jakby naturalne, autentyczne wyrażenie swoich emocji, że sztuka jest czymś innym. Zresztą to jest takie fundamentalne pytanie Krausego i musicie sobie Państwo sami na to odpowiedzieć. Właśnie czym jest sztuka? Jaka jest relacja sztuki i życia? Jaka jest granica? Myślę, że takie pytania stawia Krause swojemu widzowi. Ale wracając do bohatera, Krause prowadzi tego swojego bohatera dalej. No i zobaczycie Państwo na filmie, jaka jest, właśnie nie ma konkluzji, bo można by powiedzieć, że to, że ta forma, formuła tej opowieści Krausego jest otwarta, ale ona właśnie mówi o tym, że ten bohater stopniowo dojrzewa i prawdopodobnie odnajdzie jakąś swoją drogę, która nie będzie biegła tym torem myślenia o aktorstwie, o byciu aktorem. No i jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Ten film powstał w 1972 roku. Wtedy, mogę to z autopsji powiedzieć, że wtedy jakby łatwiej było powiązać swój zawód, swoje zajęcie z pasją. Wydaje się, że choć oczywiście bohaterowi to się nie udało, ale właśnie to jest ważne pytanie, zwłaszcza dla Was młodych. Pytanie o to, jaka ma być relacja pomiędzy naszym zajęciem, naszym zawodem a pasją. Właśnie wtedy, kiedy pasja nie może być zawodem, prawda? Kiedy nie możemy się zajmować tym, co nas fascynuje zawodowo, to znaczy nie możemy zarabiać pieniędzy, chociaż oczywiście wszystkim Wam życzę, żeby tak było, bo to jest jakby idealna sytuacja dla młodego człowieka, ale właśnie jakich szukać rozwiązań, jak wobec takich problemów stawać. Krause to o tym opowiadał w 1972 roku i myślę, że choć estetycznie bardzo się film zestarzał, to właśnie ten problem wydaje się szalenie aktualny w obecnej rzeczywistości.